temat. Łukasz Kazimierczek, kłaniam się Państwu po w naszym studiu. Senator Jan Filip Libicki, senator od 24 godzin, niezależny. Dzień dobry. Dzień dobry, trochę mniej niż 24 godziny, ale coś w tym jest. Dziękuję za precyzję. Europoseł Jacek Sariusz Wolski, po tym jak opuścił Platformę Obywatelską, napisał na Twitterze radość o poranku. Jestem ciekaw Pańskiej pierwszej myśli po przebudzeniu w tym kontekście. Nie, to nie jest żadna radość, bo ja z tą myślą zżyłem się przez pięć miesięcy, tak? Ja chcę bardzo jasno powiedzieć. To nie jest ruch przeciw Platformie Obywatelskiej. To jest gest solidarności z trójką kolegów wykluczonych za tak zwane głosowanie aborcyjne w styczniu. Ja nadal uważam, że Platforma powinna być członem szerokiej koalicji antypisowskiej. I mam nadzieję, że tak będzie. Oczywiście niezależny senator ma niewielkie szanse i możliwości, żeby nad tym pracować. Ale na tyle, na ile będę mógł działać na rzecz takiej... Wspólnej koalicji, mhm. wszystkich przeciwko PISowi, to będę działał. Natomiast chcę jasno powiedzieć, że to musi być jeden warunek tak, tej koalicji, to znaczy wolność. W głosowaniu tak zwanych spraw światopoglądowych. tak zwanych, bo nie no to do końca pan, jest takie ułało. w tej sytuacji, no bo nie ma już pan żadnego nad sobą karbowego, partyjnego, kogokolwiek, to pana będzie. Wie pan, ja nigdy się w ten sposób nie czułem, bo wszyscy wiedzieli, jak ja w tych sprawach będę głosował, więc. W... Taki lęk można mieć w momencie, jak się człowiek waha. Ja się na szczęście nigdy do tej pory nie wahałem w tych sprawach. A ja myślałem, że mimo wszystko cieszy się Pan, że Pan przejął ten wrzut, że to gdzieś tam ciążyło. Od eee, znaczy, miesięcy. Nie, no bez przesady, ja powtarzam, ja chcę bardzo jasno powiedzieć. Ja mam dług wdzięczności wobec Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska 8-7 lat temu podała mi rękę. E, e, zostawiam tam wielu przyjaciół. Było dla mnie. Czymś bardzo wzruszającym, że od pań w sekretariacie klubu Platformy Obywatelskiej i od różnych innych osób. Miałem wczoraj kilka telefonów, którzy mówili: Mam nadzieję, że nadal pozostaniemy przyjaciółmi, że wszystko będzie tak, jak było. Że pan będzie przychodził do nas pić kawę? tak? Będę przychodził do klubu parlamentarnego Platformy, do klubu Senackiego. Pić kawę, oświadczam to. W filiżankach z logo Platformy Obywatelskiej. Przejdzie to panu przez usta? Ale, ale wszystkim. ja, przecież ja się, ja wystąpiłem z Platformy Obywatelskiej, ale jeszcze raz powtarzam, ja będę chciał wspierać Platformę Obywatelską w budowaniu szerokiego bloku antypisowskiego, bo to jest dzisiaj w polskiej polityce rzecz niezbędna. Jasne. Pańskie deklaracje są to z Popalił Pan w tym momencie wszystkie mosty. Jak rozumiem, nie wybiera się Pan ani do prawa i sprawiedliwości, ani do takiego pomostu, jakim jest Zjednoczona Prawica. Myślę głównie o porozumieniu Rysowego Gowina. Ja przedstawicielom tych wszystkich ugrupowanie, które pan wymienił. Powiedziałem to już w styczniu, kiedy oni się zjawili u mnie, mówiąc, że skoro ja zapowiadam, że wystąpię w geście Solidarności z kolegami z Platformy, to oni są do dyspozycji i dostali bardzo jasny przekaz, że tego typu starania są stratą czasu, bo ja bardzo źle oceniam niszczenie przez PiS dorobku ostatniego trzydziestolecia w Polsce. Dobrze, ale jeżeli pan bardzo źle ocenia, to lepiej to zrobić z pańskiej perspektywy, z, w obozie Zjednoczonej Opozycji. To hasło jest cały czas na salonach, pobrzmiewa, a pan właśnie z tej Zjednoczonej Opozycji wychodzi i ją, no, z punktu widzenia wyborców, rozbija. O, znaczy, bo, widzi pan, bo tak się składa, że coś, co dla mnie jest fundamentem budowania tej, tego wspólnego, szerokiego obozu od umiarkowanego konserwatyzmu, pośrodowiska umiarkowanie lewicowe. Fundamentem tego musi być wolność głosowania w sprawach światopoglądowych. Bez tego fundamentu taki szeroki obóz się po prostu nie uda. Ja chcę bardzo jasno powiedzieć, to weźmy taki przykład. Gdyby pana posła Rukowicza, który ma w sprawach tak zwanych światopoglądowych diametralnie inne poglądy niż ja, spotkało to, sam, to co spotkało Pana posła Biernackiego, panią poseł Fabisiak, pana posła Tomczaka, to ja również bym protestował. również, by zrezygnował? Równie, znaczy, na pewno głośno bym protestował. Czy bym zrezygnował? Brałbym na pewno taką możliwość pod uwagę. Bardzo ładne Wolterowskie podejście. Wszystko pięknie, tylko że cały czas zastanawiam się, dlaczego akurat teraz, dlaczego w tym momencie. Wczoraj rozmawiałem z wieloma politykami yy, wszyscy wyrażali to zdziwienie. Trochę pan taki przyczajony tygrys Ukryty Smok, bo zapowiedział pan w styczniu, że coś się wydarzy i potem się przez miesiące nie wydarzało. Nie, teraz, teraz, Czego teraz, od, odpowiedź jest bardzo prosta. Tu są dwa elementy, które nam wpłynęły. Pierwszy element jest taki, że ja. Starałem się być przez te lata w moim okręgu senatorskim bardzo aktywny i chciałem z tymi wszystkimi moimi przyjaciółmi, którzy mam nadzieję moimi przyjaciółmi pozostają, z tymi działaczami platformy im po prostu powiedzieć, żeby nie dowiedzieli się z pana audycji, z internetu i powiedzieć nie tak, że zadzwonię i powiem słuchaj, odchodzę, tylko, że się umówimy na kawę, ja usiądę i spokojnie wytłumaczę swoje racje w tej sprawie, prosząc ich o zrozumienie. I, to tak naprawdę i, powiem pan i, tych kawy wypić tyle? I, I to zrobi... No więc to trochę, Skopileś, ilu to ilu trochę wzięło. Osób, nie, 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 ale ja nie mówię, mówię akurat o działaczach Platformy w moim okręgu wyborczym. Och, a, dr a, druga a druga sprawa jest taka, że cały czas była mowa o tym, że koledzy już lada chwila wracają. Pojawił się artykuł w Rzeczpospolitej, który pisał, że w zasadzie to koledzy są w ulubie. Starałem się tą sprawę wyjaśnić. Sami koledzy w geście Solidarności, z którymi wystąpiłem mówili, słuchaj pojawił się ten artykuł w Rzeczpospolitej, to może poczekaj jeszcze tydzień, bo może coś się wyjaśni. I to stąd I wszystko sobie trwało. Leciało, pięć. trwało tak no, no Co mało. się stało, że wczoraj. Otworzył pan kalendarzyk yy, jakieś ściany zobaczył. O, nie, mija tyle i tyle czasu. Koniec od dzisiaj jestem nie. niezależny. I ja to chciałem ja to chciałem zrobić 8 czerwca, bo to jest ostatnie bo się zakładając, że przyjmujemy wakacje szkolne, a nie parlamentarne, to to jest ostatni, bo było ostatnie posiedzenie Senatu przed wakacjami. Ale pan poseł Biernacki mówi, wiesz co, poczekaj, może się coś jeszcze wydarzy. Rozmawiają ze mną, może nie konkretnie, ale może jednak by tu coś będzie, jakiś gest w kierunku powrotu. Zrób to pod koniec następnego tygodnia. Więc ja powiedziałem, dobrze, koniec następnego tygodnia to jest tam 16, to ja to zrobię 18. Tak dla zaokrąglenia, dla równości. No tak jakoś wyszło, no powiem panu tak, urodziny Jana Rokite i braci Kaczyńskich, ale nie z tego powodu to robiłem. Lubi pan symbolikę. Ech, nie ma pan wrażenia, że Platforma nie za bardzo pana zawalczyła? Że tak naprawdę nie jest pan dla nich zbyt cenny? Bo ostatecznie, no szkoda, że odszedł, takie głosy pobrzmiewają, no ale trudno, niemal krzyż na drogę, tak można to usłyszeć. Łatnie brzmi Grzegorz Schetyna, który mówi to gest solidarności, który szanuje, ale nic za tym nie idzie. Proszę pana, ja jestem bardzo wdzięczny Grzegorzowi że, że Skretnie za te słowa. To są miłe słowa. Bardzo jest dużym sentymentem wczoraj odczytałem. Ja myślę, że tak, no też. Bardzo ładne, nic nie kosztuje. Prosi, prosiłbym, żeby też, wie pan, no, nie przeceniać też mojej wagi w jakiś sposób. Ja jestem prostym sedatorem. Dobrze wykonuję, tak staram się dobrze wykonywać pracę no, mojego kręgu. Ale platforma ja, i, nie ma jest, chwili, Jestem, jestem może gdzieś tam z różnych powodów trochę rozpoznawalny, no ale, ale bez przesady. No gdzie mi się równać z Markiem Biernackim choćby? Panie senatorze, co z pozostałymi senatorami i posłami, którzy podpisali się w liście w obronie tych trzech posłów, o których wspominamy, którzy zostali wyrzuceni z platformy? To było dziesięciu senatorów, około trzydziestu posłów. Odejdą? Będą Nie, kolejne odejścia. Wydaje mi się, na tyle, na ile ja się mogę wypowiadać tutaj w sposób Każdego z nich trzeba by osobno zapytać. Wydaje mi się, że może jeszcze jeden być taki przypadek. Tak, o jednym przypadku słyszałem, które, który też bierze to pod uwagę. Ale to z grona senatorów, tak? Kto? No nie, nie będę tutaj zdradzał. Natomiast inni myślę, że podpisali się w duchu Solidarności. Chcieliby, żeby koledzy wrócili, ale nie planują takiej. W imię królowo. zasad, tak? Ale pytanie, czy tam w ogóle jeszcze są jakieś konserwatyści w platformie? Proszę pana, ja myślę, że dla mnie wielką nadzieją była deklaracja Grzegorza Schetyny o konserwatywnej kotwicy. Wydawało mi się, że oczywistym elementem tej kotwicy jest właśnie taka wolność głosowania. No mam nadzieję, że, że, tak, że tak powiem, że ten fundament jednak wróci jako fundament platformy. Rafał Grupiński zapowiedział w Radiu Poznań, że będzie popierał pańską kandydaturę. Czy w ogóle Platforma poprze pana jako senatora niezależnego? Trochę to taka dziwna konstrukcja dla wyborców i Platformy i pewnie tych. No bo jak właściwie teraz tego Jana Filipa Libickiego pozycjonować? Jest w Platformie, nie jest. No nie jest w Platformie, ale jest popierany przez Platformę na chłopskie rozum... Proszę pana to, po pierwsze. Bardzo dziękuję przewodniczącemu Grupińskiemu. Dużo tych za tą deklarację. Dzisiaj. Traktuję ją jako uznanie dla mojej siedmioletniej pracy w moim okręgu. To jest bardzo miłe. Ja chcę powiedzieć tak, ja się na pewno wystawię, tak, bo jestem to winien wyborcom w swoim okręgu, wystawię się jako niezależny w wyborach do Senatu. I jestem to winien także sobie, żeby sprawdzić, jak jest oceniana ta moja praca przez te lata co zrobią inne partie. Jeśli inne partie mnie e, poprą, bardzo za to dziękuję. Chcę zwrócić uwagę, że w ostatnich wyborach popierały mnie wszystkie partie, z wyjątkiem PiS-u w tym okręgu. Więc Już raz udało mi się taką koalicję zbudować. E, traktuję deklarację pana przewodniczącego Grupińskiego jako dobry prognoz, że uda się to i w 2019 roku. Nie boi się pan tego słowa niezależny? Czy to nie trąci trochę hasłem niebyt polityczny? Ja nie, w to, to znaczy, jeżeli chodzi o niebyt, Proszę pana, powiem panu tak, ja biorę to pod uwagę. Tak, jest wielce prawdopodobne, że, że mogę odejść w polityczny niebyt, bo szanse niezależnych kandydatów do senatu nie są wielkie. Tak? Ale czasem są do wyboru pewne wartości, gdzie trzeba zaryzykować odejście w polityczny niebyt. Ja to zaryzykowałem. Czy istnieje takie zagrożenie? Tak, istnieje. Czy ono jest duże? Tak. Czy się tego obawiam? Tak, obawiam się, bo. Zawsze każda zmiana, a ja już parlamentarzystą jestem 13 lat, jest trudna, zwłaszcza dla osoby z moimi ograniczeniami, prawda? Więc oczywiście się tego obawiam, ale tutaj na szali były wartości wyższe, była, była wolność głosowania w sprawach światopoglądowych, była lojalność wobec kolegów. Życzę w takim razie udanej drogi niezależności, senator. Jan... Ja bym wolał powiedzieć, że niezrzeszony, bo tak naprawdę w polityce. To jest nie... różnicę? Tak, bo zrzesza się z konkretną partią, a niezależność ja myślę, że w polityce nie, nie ma całkiem niezależnych osób, więc tak ja bym wolał to powiedzieć. Puenta Jan Filip Libicki, senator, niezrzeszony. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Cała nasza rozmowa do obejrzenia na stronie internetowej.